Może niezbyt często mnie w nich widzicie, ale naprawdę je lubię. Też czasem macie, że są jakieś kolory, które uwielbiacie, ale nie nosicie ich zbyt często, ale chcecie mieć ich jak najwięcej, że ktoś wam daje, to tym bardziej, bo ja tak mam. Cześć, godziny, witam was serdecznie na moim kanale, po tytule wiecie, o czym będzie filmik, czyli co nawiozłam z Londynu. Kupiłam tylko 3 rzeczy, trochę rzeczy dostałam, trochę rzeczy wydębiłam od Kingi. Powiem wam, że myślałam, że w niedzielę uda nam się jeszcze skoczyć do Maca, ponieważ chciałam kupić sobie fix spray i pomadkę dla przyjaciółki, ale po prostu już nie było czasu. Spotkanie trwało na tyle po prostu długo, że już sklepy były pozamykane. I no, trochę pieniędzy przywiozą, także chyba niedługo zrobię te zakupy online, bo chyba do któregoś marca, napiszę wam tutaj zaraz na dole, jest darmowa dostawa na stronie Maca, ale też nie wiem, czy za niego właśnie kiedy, przy następnej okazji, kiedy po prostu nie będę w Macu, wymienię sobie 6 pustych opakowań, kupię kolejny fix plus, nie, zobaczymy. Chciałam też kupić tonik, Pixie Glow Tonic, niestety, no tak jak mówię, brakło nam po prostu czasu, a na stronie online zamawiać nie będę, ponieważ tam jest darmowe zamówienie dopiero chyba przy jakby zakupie 2 produktów, bo tam było od 35 funtów i nie chce mi się płacić 6 funtów, czyli za wysyłkę jednego produktu, chociaż może gdzieś indziej jest dostępny, a jeszcze mam teraz kod zniżkowy chyba minus 5 funtów czy minus 10%, nie wiem, zobaczymy. Chciałam kupić więcej, przywiozłam mniej, ale to są naprawdę bardzo udane zakupy. Zacznijmy od początku, czyli w Harrodsie jest otwarta wyspa, jest postawiona wyspa marki Marc Jacobs i przykuła tam mój wzrok pomadka, którą mam teraz też na ustach. Kręciłam dla was w ogóle cały jakby ten makijaż, który mam na sobie, bo to jest taki makijaż nowościami, pierwsze wrażenia i w ogóle zobaczycie jutro. I pomadka, powiem wam, że uważam, że jest prześliczna, taka bardzo moja, Marc Jacobs Le Marc, tak się nazywa ta seria, nie wiem, czy w sumie są jakieś inne serie pomadek, bo są już na pewno kredki, przefantastyczny, czarny, taki ciężki, może nie taki ciężki jak cegła, że w torebce wam, wiecie, będzie bark odpadał, nie, ale czuć po prostu cenę, na pewno cięższy niż pomadki z Maca, niż pomadki od Charlotte Tilbury, czuć tutaj cenę, jest naprawdę tak fajnie wyważony produkt, odcień, krema na ustach to jest 216 Kiski z Bang Bang, uwielbiam tą nazwę, pomadka jest bezzapachowa, ma przepiękny kolor, taki właśnie jak mam teraz na ustach, nagrywam przy lampie, bo nie jestem w stanie po prostu już dzisiaj chyba nagrywać, nie, co jest z tym światłem, nagrywać po prostu przy dziennym świetle. Tyle fajne opakowanie, że na magnes, jara mnie to niesamowicie, mam po prostu cały czas klikać. Także pierwszy zakup to pomadka, cena to była 26 funtów. Wydębiłam również próbki podkładu dla siebie i dla Kingi, mam ten podkład na sobie. Tak jak mówię, więcej o nim będzie jutro, pierwszy raz go noszę. Takie coś, co nie kupiłam właśnie w Londynie, ale coś, co w końcu do mnie dzisiaj akurat dotarło i co też mam na oczach, to jest cień w formie kredki w sztyftu marki Biter Ombre Blackstar. Wiecie, że polowałam na ten produkt, że był na moich chcieliście. Na Snapchacie non stop płakałam, że jak już jest jakaś promocja na jego minus 10, 15 czy 20%, zawsze ten odcień 4 Bronze Moon jest właśnie wykupiony. Uważam, że wygląda prześlicznie. Cena regularna to chyba 29 albo 27 funtów. Podziękuję wam te produkty, które kupiłam na dole, żebyście sobie mogli sprawdzić. Także polecam po prostu poczekać na jakąś przecenę, lekką wyprzedaż na stronach, bo nie warto za regularną cenę go kupować. Może wam tutaj jeszcze zrobię swatcha, w ogóle tutaj swatchowałam wcześniej i miałam problem ze zmyciem tych swatchów i też miałam problem ze zmyciem tego kolorku. On w rzeczywistości jest trochę bardziej ciemny, to widać też na złączonym obrazku, ale właśnie lampa przede mną stoi. I tutaj niestety opakowanie już nie jest ciężkie, co dla mnie jest takim jednym z takich głupkowatych minusów, bo jest po prostu taki, no, taki leciutki jak coś, nie wiem, z funciaka jakiś produkt, nie wiem. Także szkoda, ale mam nadzieję, że będzie produkt warty swojej ceny. I jeszcze gdzie to byłyśmy? W Selfridges jest właśnie, nieduża, bo nieduża, ale jest wyspa marki NYX. U mnie w bucie jeszcze NYXa nie ma, kiedy będzie tego nie wiem, ale wybrałam 2 pomadki. Jeszcze widzicie, są zamknięte, także za chwilę sobie razem zrobimy swatche i zobaczymy, jak te produkty wyglądają. Bardzo przykuły mój wzrok, to jest właśnie ta seria Soft Matte Lip Cream z NYXa, odcień 18 oraz 8. Także dobra, zobaczymy. Jestem ciekawa, czy u was w miastach już jest, właśnie dziewczyny, które mieszkacie w Anglii, czy macie już butsa. To maniek. Czy macie w butsach wyspy marki NYX. Ciężko się to ściąga, tym bardziej jak się ma świeżo pokremowane dłonie.
i kolor jest taki właśnie intensywny, piękny fiolet. Na co dzień raczej nie, ale bardzo ładnie tak budyniowo pachną te pomadki. Jakie już miałam, też pomadki z Collection podobne miały zapach. No popatrzcie, jedno przeciągnięcie, przepiękny odcień fioletu. Wiecie, że fiolety lubię, taki intensywny, piękny. Jestem ciekawa, gdzie się nosi na ustach, też na pewno w któryś dzień podczas takiego Get Ready With Me do pracy, ale może prędzej z tym kolorem sobie spróbuję, bo to jest taki ciemny róż z domieszką brązu, ten odcień 8. Także też już otwieram. I słoczujemy. NYX, tutaj widzę, że nie testowane na zwierzętach, także fajnie. O, to już jest taki bardziej dzienny odcień, ale dalej jest intensywny, ale myślę, że bardziej dzienny niż, ta 18. Także tak wyglądają kolorki. Bardzo mi się podoba. To też jest taki właśnie róż z maliną, ale taki dosyć dzienny kolor. Myślę, że może jakoś wklepany palcem, że trochę lżej wyglądał. Będzie się właśnie prezentował tak bardziej subtelnie. No nie wiem, czy... Mam nadzieję, że jakoś w miarę mnie dobrze widać, bo no dobija mi dzisiaj to nagrywanie, powiem wam, a chciałabym coś mieć, może teraz będzie lepiej, dobra, zobaczymy. I pewnie zauważyliście, że wróciłam z tą samą torbą, z którą pojechałam, bo po prostu kingami napakowała swoje rzeczy. Dostałam od niej jeszcze, wybrałam sobie takie dwie rzeczy ubraniowe, taką apaszkę i sweterek, ale to wam pokażę w jakimś innym filmiku, bo po prostu ja dzisiaj wybrałam. I zaczynamy. To są produkty wydębione, jakieś produkty, które u Kingi były odstawione, po prostu w dary losu. Także zaczniemy od pierwszego mydła, które na pewno teraz bardzo często wskakuje na YouTubie. Kinga dostała kilka tych mydełek, były też u niej w ulubieńcach. Miała ich zapas na takie mydło, żeby zużyć, trochę schodzi i zapytała się, czy nie ma ochotę na jedną, a ja oczywiście, no dawaj, nie? Chciała dać mi dwa, ale ja mówię, no ciężkie te mydełka, nie chciałam, wiecie, aż tyle tego tachać. Przyjechałam do domu z tylko jednym, ale powiem wam, że to są mydła aż pół litrowe, także na naprawdę długie tygodnie mi wystarczy. Mydło w płynie Figa. Zobaczcie w ogóle, jaki to jest genialny design. Dla samego opakowania ten produkt kupiła. Dodatkowo jest 92% naturalny, bez syfu, polska firma. Tutaj widzę Warszawa, job.pl. Stawię wam link na dole. I powiem wam, że zapach jest tak cudowny. Figa, nie wiem, czy tak Figa pachnie. O, znowu się czymś dotknął tutaj w nos. Nie robię tego naprawdę specjalnie z każdym razem. Taki żelowy, jak widzicie. Ale pachnie takim ogórkiem, świeżością. Bardzo fajne mydło. Byłam tymi mydłami właśnie ręce u Kingi. Byłam bardzo zadowolona, ponieważ nie przesuszało mi dłoni. Widać w kadrze, miarę widać. I tutaj jeszcze kilka rzeczy. Dziś tutaj mi chyba zakrętkę zgubiłam, albo mi nie dała zakrętki. Spray teksturyzujący z marki VO5. V05, jak to woli, chyba VO5, tak się mówi. Także zobaczymy sobie, solą morską. Przetestujemy. Wiecie o tym, że ja lubię suche szampony. Tutaj produkt, który u Kingi po czasie się przestał sprawdzać, to jest taka pasta z Soap & Groy do mycia twarzy, taki gęsty krem. Zobaczymy, na pewno chętnie sprawdzę. Miałam kiedyś pielęgnacji trochę z Soap & Groy i były lepsze, gorsze produkty. Tutaj drugi produkt Kinga dostała od marki Catrice, albo tak mi się wydaje, a miała dwa opakowania i to są korektory, nie, concealery z Catrice. Także zobaczymy sobie, może coś zacznie mi... Nie, że jest ok, bo mówię, wariuję z tym światem, chyba tego ringa jednak trzeba faktycznie kupić. Także może coś w końcu zacznie przykrywać te moje plamy pod oczami, które mi na nowo wyskakują. Także chętnie sobie sprawdzę. I tutaj jeszcze mam próbkę podkładu z Chanel. Miałam chyba jakiś ten podkład i wtedy, kiedy go miałam, to nie za bardzo mi się podobał, ale teraz miałam trochę upodobanie podkładowe i mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. Odcień 20, no nie wiem, czy nie będzie trochę za ciemny. No, czy nie będzie trochę za ciemny? Nie wiem, zobaczymy, też będzie test. To jest ten Vita Lumiere. Miałam go kiedyś, tak jak mówię, wtedy nie pasował mi, ale i oddałam go mamie, ale może teraz... będzie lepiej, będzie po prostu inaczej. I tutaj kilka produktów z takiej... A to jeszcze co to jest? To chyba z jakiegoś Beauty Box takiego miała. Należący krem do ciała. O, fajne, bo nieduże opakowanie. Sprawdzę zapach. Nie sprawdzam zapachu wcześniej, także może sprawdzę teraz. I może wezmę sobie na wyjazd, bo fajne ma opakowanie. A na kilka razy na pewno wystarczy. O, bardzo przyjemny. Przyjemny, ale perfumowany. Takie pachnie jak perfumeria.
ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa. Także o, super, akurat będzie do kosmetyczki na wyjazd. Pomadka z Essence. Tych pomadek są już ich chyba nie ma. To są również taki bardzo mój kolor. Powiedziała, że to jest coś takiego pomiędzy... tymi dwoma z NYXa, które sama sobie kupiłam. To jest bardziej czerwony w aparacie, ale rzeczywistości bardziej taki jak Girl About Town z MAC-a, ale zawsze aparat przekłamuje te takie kolory girlowe. Pomadka. Kinga też, jak wiecie, dostała bardzo dużo produktów z Rimmela, jak to ona mówi, bo to jest nazwisko i można to odmienić, jak Inglot, Inglota, to Rimmel, Rimmel czy Rimla. To jest poprawna forma i to jest ta nowa seria, gdzie teraz w ogóle była cała akcja na Instagramie, dziewczyny z tą R-ką wszędzie wyskakiwały, na pewno kojarzycie. To jest ta The One Lipstick, czy coś takiego, jak to się nazywa ta seria. Na pewno wiecie, o którą chodzi. Nie, The Only One Lipstick, o, odcień 200, It's a Keeper. Też taki brudny róż, ta pomadka jest dosyć kremowa, ja jej swatchowałam, ale jakoś, nie wiem dlaczego nie wzięłam, ale bardzo mi się podobała, bo Kinga mówi, że to nie jest jej kolor i mi chętnie odda, to ją wydawała, dziewczyno dawa, i to jest przepiękna pomadka, zobaczcie jaki ładny kolor, myślę, że no naprawdę na dzień będzie super, chętnie też zrobię wam taki test tych pomadek, no bo wszędzie jakby dziewczyny o nich trąbiły, ale czy tam były też jakieś recenzje zawarte, to nie wiem. A że ja dostałam, to mogę powiedzieć cokolwiek. Także na pewno też gdzieś ją wtrącę. Kolejna pomadka, w ogóle bardzo fajne, ma takie matowe opakowanie. Powiedziałam, że to jest pomadka z FNF, czyli z Tesco. Kinga w ogóle miała kilka produktów z Tesco. Seduction odcień się nazywa. I to też jest taki właśnie róż, także bardzo takie różowo tutaj. Ona jest tutaj świetnie pigmentowana, w ogóle wszystko w takiej jednej tonacji. Zobaczymy sobie. Miałam jakiś bronzer chyba z FNF i byłam z niego zadowolona. A to jest taki trochę dziwny produkt. On też chyba był w jakimś Lucy Boxie, tak właśnie od Kingi kojarzę, że kręciła i nie mogła go wykręcić. Taki właśnie fioletowy błyszczyk marki Mua. Odcień o numerku. No nie widzę, ale po prostu taki fiolet. I ma tutaj taki dziwny aplikator, jak te wszystkie korektory pod oczy. I to właśnie taki bardzo fajnie, moim zdaniem, zobaczcie, pigmentowany fiolecik. Ja lubię taki właśnie kolor. Może niezbyt często mnie w nich widzicie, ale naprawdę je lubię. Też czasem macie, że są jakieś kolory, które uwielbiacie, ale nie nosicie ich zbyt często, ale chcecie mieć ich jak najwięcej, że ktoś wam daje, to tym bardziej, bo ja tak mam. I w ogóle jeszcze nie w kolorystyce właśnie takich różo-fioletów. Lakier, który u Kingi się nie sprawdził, DJ Play That Song, w ogóle super nazwa, Essie, bo Kinga mówi, mam dużo lakierów, takich na wydaniu, czy nie chcesz jakiegoś? Ja mówię, nie chcę, chyba że masz jakiś z Essie, bo wiecie, ja to jestem teraz taka bardziej, bardzo Essie. Dziewczyna, jeśli chodzi o paznokcie, lubię tą formułę, super się mnie utrzymują. Kinga twierdzi, że u niej ten lakier był taki bardzo wodnisty i coś ogólnie, że ten kolor był jakiś taki nie halo. No fiolet taki, czy on jest ciepły, czy on jest zimny? Nie wiem, nie uważam, że był jakiś zimny. Zobaczymy, czy moje dłonie tam przy nim wyglądały trupio. Pędzelek ten taki europejski jest faktycznie taki rzadszy, mi się wydaje, ale na pewno następne paznokcie, które będą światło, będą te, bo bardzo mi się ten kolor podoba, taki intensywny. Nie wiem, czy on jest w stałej sprzedaży, czy to była jakaś limitka. Dwa produkty jeszcze marki Rimmel. Również myślę, że bardzo ładna czerwień. 300 Glastonbury. O, myślę, że kojarzycie ten produkt, ten odcień. To jest ta seria Rita Ora dla Rimmel, czyli taka pomidorowa czerwień. Coś zdecydowanie innego niż mam teraz na paznokciach. Teraz na paznokciach też mam Rimmel, ale z tej serii Kate. Kate Mars chyba. Także widzicie, jaka jest różnica. To jest taki bardzo wakacyjny, taki właśnie pomarańczowy, pomarańczowo-koralowa czerwień. Zobaczymy. Ogólnie też lakiery z Rimmel bardzo lubię. Tak, to jest już taki standardowy pędzelek, także zobaczymy, zobaczymy. I taka czwórka cieni, chyba kiedyś miałam i nie byłam z nich za bardzo zadowolona. Widzę, że są jeszcze niedotykane, także nowe, niemacane. Zobaczymy, zobaczymy. 002 Smoky z Rimmela. To już, co, już tak gadam tyle, to może sobie otworzę i zobaczymy. Pacynka, kolory wyglądają bardzo ładnie i jak wiecie, ja bardzo chciałam kupić jakąś taką czwórkę dziennych, neutralnych cieni, właśnie paletkę. Mogłam też ją sama złożyć, ale nawiązałam tak już 80% pewną współpracę, gdzie właśnie mogłam sobie wybrać paletkę i ta paletka do mnie przyjdzie, to myślę, że gdybym
coś chciała z tej strony kupić, to właśnie byłaby ta paletka. Także zobaczymy, jak się sprawdzi i może ona będzie tą moją idealną. Zobaczymy, także taki... taki sneak peek dostaniecie, że będzie jakaś taka współpraca, ale współpraca banerowa, także wiecie, szczera jak zawsze. Dobra, swatche. Tylko są takie dosyć miękkie, ale o, na przykład ten pierwszy cień, to tutaj niby na palcu jest, ale już robię swatcha, to nie za bardzo, może na drugie ręce, bo nie wiem, kremowałam je. Może nie wiem, czy tu będzie coś widać, może z tej strony bardziej. O, także trochę przeźroczysty ten cień. Ten drugi bardzo ładny, taki też na całą powiekę, ale bardzo słabo napigmentowany. Nie wiem, to jeszcze... O, ten też całkiem ładny, taki trochę złoty z kaki. O, ten już fajny i brązik. O, ten brąz, zobaczcie, super. Nie wiem, zobaczymy, bo może przez to, że mam właśnie kremowane ręce, to nie wygląda tak zbyt fajnie, ale ogólnie całkiem fajny cień, mógłby trochę bardziej mięciutkie. Tutaj produkt, na który najbardziej liczyłam, powiem wam w sumie mówiąc, na odpompowanie. To jest płynny rozświetlacz marki Becca. Czego ja go dzisiaj nie użyłam? Aha, użyłam czegoś innego. Marki Becca w odcieniu Moonstone. Ja zamówiłam sobie ten produkt w wersji kompaktowej, ale zamówiłam przez przypadek wersję kremową, chciałam prasowaną, musiałam odesłać do właśnie Spencer K. Mają 3 tygodnie na reklamację, także cholera wie, kiedy to do mnie przyjdzie, pewnie końcem marca, znając moje życie. Także nie polecam na tej drogerii, bo w ogóle porażka jakaś dla mnie. Kinga mi tutaj odpompowała po prostu masakrycznie ogromną ilość, która mi wystarczy pewnie na do końca roku albo jeszcze dłużej. Ale chcę wam pokazać, jaki to jest piękny odcień. To właśnie płynny rozświetlacz, który daje efekt takiej tafli, coś, czego Ania bardzo poszukiwała. Także nie wiem, czy to aparat odda, bo tutaj właśnie w tej lampie jakoś tak nie wiem. Tak długo gadam, że aparat nie chce mnie słuchać. To jest taki większy swatch tego odcienia z Becky, ale coś słabo to w aparacie ogląda, że wygląda to dużo lepiej. Ale w każdym razie cieszę się z tej próbki najbardziej, powiem wam szczerze. Także ona będzie mieszkała na wierzchu mojej toaletki, żeby mogła jak najczęściej po nią sięgać i zobaczyć, czy się zakocham. Zobaczymy. Także... w ten sposób prezentuję się moje jakże skromne zakupy. Powiem wam, że naprawdę myślałam, że nawiążę więcej, ale jest coś takiego, że kiedy wchodzimy do tego Selfridge'a, z Harrodsa, czy do tych jakichś takich ogromnych sklepów, gdzie są wszystkie te takie marki, o których marzymy i nagle mamy to wszystko przed sobą i szukamy, tak jak ja na siłę szukałam jakiejś pomadki z Toma Forda z tej serii chyba Boys, czy coś takiego, te mniejsze pomadki, to powiem wam, że kolory były tragiczne, że nic mi się nie podobało. Poszłam na wyspę Maca, to tam w ogóle oczopląs. Na wyspę Charlotte Tilbury to coś mi się tam podobało, ale widziałam, jak są przekłamane kolory, bo znam jedną pomadkę, którą właśnie ma Kinga, tą Bond Girl. I ona całkiem inaczej wyglądała tam, a całkiem inaczej wyglądała na żywo, także to światło bardzo przekłamuje. I ja powiem wam, że chyba jednak wolę robić zakupy online, bo po pierwsze nie boli mnie tak właśnie płacenie kartą czy PayPalem, bo tych pieniędzy nie widzę, tylko wiecie, klik, klik, klik i już zamówione, po prostu czekam. Super jest, oczywiście jest iść pomacać te kosmetyki i tak dalej, ale chyba jednak wolę zakupy online, bo coś sobie upatrzę, poczekam na jakąś promocję, jakieś kody zniżkowe, poszukam swatchy, poszukam opinii. Oczywiście zawsze pierw lepiej jest nawet, wiecie, iść do sklepu, przemacać, posprawdzać, jak coś wygląda, a później kupić przez internet, bo wiem, że to wcześniej nie było dotykane. To co się tam działo, jeszcze nie wiem w ogóle jakie będą komentarze, ale pewnie będę musiała to powtórzyć, bo tak przy edycji filmiku widziałam, kiedy byłyśmy z Kingą w Selfridge, Kinga sobie malowała usta pomadką z Narsa i ja by jeszcze opowiem taką historię, że pierwszą pomadkę dała do konsultantki, konsultantka ją zdezynfekowała, dopiero sobie Kinga ją, wiecie, usta pomalowała, oddała konsultantce na kolejną dezynfekcję, żeby mogła wrócić jakby na tą taką, wiecie, ten boks pokazowy, że tak powiem, bo pewnie będą komentarze i nie będzie mi się chciało co chwilę tego pisać, chociaż pewnie tak to odepisała, bo i brzydziłoby nas naprawdę zabranie takiej pomadki stricte z wyspy i pomalowanie się. Ludzie po prostu biorą, malują się, tam słoczują, fuj, bakterie, także można sobie też tak w sklepie posprawdzić, właśnie zasłoczować, tylko zaczytać do pani na wyspie, jeśli jest wyspa, bo na Maybelline czy na Rimmelu nikt nam tego nie zrobi, także to jest taka dodatkowa informacja. Także dobra, godziny. Idę dalej żyć, idę funkcjonować w świecie realnym. Zostawcie kciuk w górę, jeśli film się wam podobał. Napiszcie mi, czy znacie któryś z produktów, które wam polecam. I chcę wam dać jeszcze takiego sneak peeka, że zanim tego marka Yop.
Jop, jop, chyba tak to się wymawia. Czyli to naturalne mydełka. Gdzie jesteś mydło? Nie wiem, czy nie widać, bo tak tutaj. O, jest. Będą też dostępne w UK, także na pewno gdzieś na Instagramie, Facebooku damy Wam znać. Oczywiście nikt mi nie płaci za to, że to mówię, po prostu dostałam i myślałam, że się z Wami podzielę tą informacją. Mówiłem to od Kingi, także dobra. Bo przedłużam, nie wiem dlaczego. To jutro, buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.